Kochani, jeszcze Murzyn. Boże, gdzieś ty się nie mył? Chodź tutaj, bracie. On się nie mył wcale. Zobaczcie. Z wielką tremą jestem dziękować Panu Bogu i Was wszystkich, szczególnie Radio Maria, za wszystko, co słychałem, co nauczyłem o Polsce. Co Pan studiuje? Prawo. Prawo jakie? Normalne. Aha, po to, żeby było normalne prawo. Dokładnie tak. A jak Pan się nazywa, bo to też, bo Bartłomiej służby Misiewicz. Chcą wiedzieć. Bartłomiej Misiewicz. Misiewicz. Tak wygląda ładnie, nie? Bóg zapłać. Dziękuję. Bóg zapłać wszystkim. Dziękujemy za wszystko. Wszystkim, no wszystkim. Widzę siostry zakonne. Zaraz przedstawimy tego młodego człowieka. Dzisiaj mi dał. Jechaliśmy kawałeczek do od akademików niedaleko, aleśmy mogli porozmawiać. Maybachem jechaliśmy, prawda? Co? Tak, zgadza się. Tak? Mhm. Duży, jaki był duży? 5 metrów, 20 metrów miał, nie wiem ile. 30. Nie, TVN podsłucha, albo Gazeta Wyborcza, już mamy z głowy. Oni są bardzo dobrzy do takiej głoszenia prawdy inaczej, nie? Prawda inaczej. No, jechaliśmy tutaj Mechlinem samochodem. Akurat ten samochód to dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Bardzo ciekawa postać. Po AWF-ie. I tak się stało, nie chciałbym o tym mówić. No i wygrał 1 350 000. A codziennie mówił różaniec. Tak wyciągnął różaniec i położył mi. Proszę ojca, codziennie. Sierota, wychowany przez ciocię. Tak go wychowała. Codziennie różaniec był z Radia Maryja. I wy robicie dobrą robotę. Dlatego proszę bardzo. I tym samo, często jak jadę tym samochodem, to mówię, wieczne odpoczywanie za niego. Dwa samochody. I drugi taki czerwony. Dwa Volkswagen. Taki mały Volkswagen. Prawda? No tak. Tak. Śląskiego, z Matki Bożej Strażniczki Wiary, Bedonia, Matki Królowej Polski, z Białej Podlaskiej, Świętego Antoniego, z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej, z Białego Stoku, od Świętego Wojciecha, Zmartwychwstania Pańskiego, Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, Świętego Rocha, z Łap, Biłgoraja, Jerzego. Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej, od księdza biskupa Edwarda Janiaka. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły. Media to zrobiły. I media tak robią. I nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczyć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą po tym. Udowodnij. Udowodnij. A nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Udowodnij mi winę. A teraz wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy. I myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać się o sprawiedliwość. O prawo właściwe i o sprawiedliwość. Tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie Ministerstwu Spraw Zagranicznych za wsparcie nas w tej książce. Bóg zapłać. Pierwsi, którzy nas wsparli, żeby robić tą kaplicę. Co prawda myśmy już wydali wtedy parę milionów. Już wtedy, ale to od biednych ludzi. Ci biedni Polacy, to jest też świadectwo. Ci biedni Polacy, te ubogie wdowy. A przeciwnicy mówili, Rydzykowi dają rząd PiS-u. Wy żeście dali wtedy tylko 200 tysięcy. My Polacy jesteśmy bardzo emocjonalni i zawsze wrogowie wiedzieli, jak na nas zagrać. I na tych emocjach, teraz jak widzę, to też to samo, proszę Państwa, emocje. Gdy patrzę na te partie, zobaczcie, jakie oni mają argumenty. Czy mają jakieś argumenty? Czy oni służą człowiekowi? No. Krowy gwałcą, jak ją doją. No, głupie takie to. No ludzie, ratujcie. No tak nie było, tak? No tak jest. Jak w nas uderzają, mówię też do tych, których bardzo uderzają,
to pobłogosławić. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. I alleluja, i do przodu. Tak. Wszyscy Polacy słuchali Radia Maria, Polska byłaby wnet zupełnie inna. Zgodzicie się? Także tym wrogom mówcie, jak tam opowiadacie te głupstwa różne na Radio Maria też, a słyszałem taki, jaka to była, nie, to była Platforma, z Platformy taki mówił, to z Ino Wrocławia, tak blisko Torunia. Co on za głupoty mówił, że pytał się, czym nam ten Zambergold nie dawał pieniędzy, czy sugerował, że dawał. No tak, akurat. Co tak? To my nie z Platformy, tylko dzieci Boże. I my przyjmujemy tylko godne pieniądze, a potrzebujemy ich, a potrzebujemy, owszem, i będziemy do Was się zwracać zawsze, bo przed nami bardzo dużo do zrobienia. Witamy bardzo serdecznie panów wicepremierów, pana premiera Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Obrońcie nas, bo niebezpieczeństwo u wrót, no i niebezpieczeństwo wewnątrz, to jest jeszcze gorsze. Tak. Proszę ojca, sądzie o TVN. TVN-owi nie mogę nic powiedzieć, ponieważ TVN bardzo nieuczciwie postępuje w stosunku do nas. I w bardzo wielu sprawach. Przepraszam, ja pana szanuję, ale... Proszę, telewizji już nie. Ale pana, to nie do pana. Ja nie mogę. Ja pana szanuję jako człowieka i życzę dobrze. Szczęść Boże. Oczywiście, dogadajmy się, szanując przepisy oczywiście. Prawa, starając się wyjaśnić. Ale przepraszam, ad vocem. Prawo, nawet prawo, Hitler też prawo ustanawiał. No nie, ale proszę nie, tak nie mówić o prawie polskim. Ale on mówił... O polskim prawie demokratycznej Polski, ale proszę tak... demokracja, to znowuż dyskusję będziemy... Nie będzie. Demokracja. Nie. Wszystkie prawa proszę w Polsce są dobre. Ale profesor Hazan został wywalony w imię prawa. To proszę nie do mnie, to ci, co wywalali, ich powinni wywalić. Proszę księdza, to jest wbrew prawu Bożemu. Prawo ludzkie, wbrew prawu naturalnemu i Bożemu nie jest prawem. To jest bezprawne. Ale mnie obowiązuje prawo uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Mnie katolika nie obowiązuje, ale ma obowiązek. Mnie katolika też obowiązuje prawo. Panie przewodniczący, drogi ojcze. To dlatego są męczennicy. I dlatego zmieniają świat. Chyba dość daleko jednak. Zmieniają świat. Nasze media istnieją dzięki łasce Pana Boga i odpowiedzialnej pomocy świadomych i ofiarnych katolików i Polaków. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, mimo trudności, z jakimi wszyscy się borykamy, jeszcze bardziej prosimy o pomoc. Pamiętajcie o niej zwłaszcza teraz, w tej trudnej sytuacji. Pamiętajcie teraz i każdego miesiąca. Bez tej pomocy grozi nam zamknięcie Radia Maryja i telewizji Trwam, podobnie bez kupowania, najlepiej zaprenumerowania naszego dziennika, też grozi jego zamknięcie. Czy możemy na to pozwolić przy morzu mediów liberalno-lewicowych i naszym niewielkim procencie mediów katolickich i polskich? A my będziemy to robić dla Polski, dla wszystkich Polaków. I wiecie o tym, że my niczego nie weźmiemy. Mówią o imperiach, o wszystkim. Tu jest imperium. To jest prawda. To wy jesteście imperium.